Johnny chciałby cię zaprosić na randkę. Co ty na to? Johnny mnie zaprasza? Czy ty? Johnny. Zresztą sama mówiłaś, że bez trudu zobaczysz różnicę. Okej. A gdzie idziemy? A gdzie byś chciała? Silver Pixel Cloud w Norfolk. Okej. Wpadnę po ciebie do Afterlife. Thank you.
Coś się stało? Jasne, poczekam. Dobra, to wróćmy do naszej sprawy. Od jak dawno tu działasz? 2 lata. Może trochę więcej. Na początku było trudno, ale spotkałem odpowiednich ludzi. Połowa sukcesu to odpowiednie kontakty. To i umiejętność współpracy. Pewna elastyczność. Co możesz mi zaoferować? Co się stało? Jasne, czekaj. Co? Aha. Zaczynam rozumieć, skąd ten pośpiech. Byłam zła. Popchnęłam go. Te pieprzone ręce. O Boże. Miałeś kiedyś tak, że obudziłeś się w środku nocy i przez chwilę nie wiedziałeś, kim jesteś? Facet jest zmasakrowany. Albo inaczej, w ogóle nie czułeś, że jest jakieś ja mam tak cały czas. Co chwilę i ta pustka, niemoc. Przestałam czuć, widzieć, tworzyć. Teraz to. Chciałam z nim po prostu zerwać, wiesz? Powiedzieć mu, że ma zniknąć z mojego życia. Ale sama nie wiem jak. Kiedy? Dusiłaś go, Lizzie. Powoli. Aż w końcu zmiażdżyłaś mu kręgi. Byłam zdenerwowana. Musiałam stracić nad sobą kontrolę. Czyli Liam rzeczywiście miał powody, żeby się ciebie bać. Ja nie chciałam, rozumiesz? Nie chciałam. Może. Dla niego to już nie ma znaczenia. Chodzi o ciało, tak? Dlatego po mnie zadzwoniłaś. Tak, ja... To się nie może dostać do prasy. Rozumiesz? To by była... Co? To historia, którą żyłby cały świat.
O pokusie, którą daje władza nad czyjąś pamięcią. O tym, że człowiek to tylko zbiór bitów, które można dowolnie kopiować i powielać. Kopiować i powielać. Lizzie, skup się do cholery. Co z ciałem? Nie wiem, wszystko mi jedno. Wywieź się gdzieś, spal. Zapłacę. Okej, zajmę się tym. Możesz spać spokojnie. Spać? Nie będę spać. Nie muszę spać. Dziękuję ci, Liam. Nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale podarowałeś mi coś pięknego. O czym ty do cholery mówisz? Idź już, Vi. I weź go za sobą. Ktoś powinien sprawdzić, co się z tobą dzieje, Lizzie. Ktoś, komu ufasz. Podoba mi się, co się ze mną dzieje. Miło było cię poznać, Vi. No już, idź. Jakaś ekipa bierze się ze sobą na przynętę? To miał być komplement? Wyglądasz inaczej. Dobra, spróbujesz. Raz. Może za trzecim podejściem powiesz coś miłego. Hej, Rogue. Gotowa? Znowu ty. Idziemy? A gdzie Johnny? Jednak nie mógł przyjść. Wyglądasz niesamowicie. Tak mówi Johnny? Kiedy się pojawi? Ja cię tylko zawożę na miejsce. Widzę, że trzymasz go na krótkiej smyczy. Bardzo rozsądnie. To Porsche Johnny'ego? Skąd je masz? To właśnie było w tym kontenerze, o którym mówił Grayson. Okej. Mam parę niezłych wspomnień związanych z tym wozem. Możemy jechać. Silver Pixel Cloud to twoje ulubione miejsce? Kiedyś może tak. Strasznie dawno tam nie było. Kina samochodowe już dawno przestały być modne. Ale Silver Pixel dalej się jakoś trzyma. Brzmi jak fajne miejsce na randkę. Też mi się tak wydawało. Dlatego podsunęłam Johnemu, żeby mnie tam zabrał. Wiele. Czyli to nie był jego pomysł? Oczywiście, że nie. Dla niego pomysł na dobrą zabawę we dwoje to wysadzanie siedziby Arasaka.
Dobra, Vi, to teraz powiedz, co jest grane tak naprawdę. To znaczy? Johnny nigdy nie robił niczego bez ukrytych motywów. Więc o co chodzi tym razem? Johnny się zmienił. I naprawdę chce z tobą spędzić trochę czasu. Nie ma w tym żadnych haczyków. Rogue? Przetrawiam to. Bezinteresowny Johnny Silverhand. Ewidentnie masz na niego dobry wpływ. To tutaj. No kurwa, nie wierzę. Naprawdę dawno mnie tu nie było. Zdążyli już zwinąć interes. Vi, spróbuj się dostać do środka. Nie poddamy się teraz. Przecież jesteś umówiona na randkę. Dobra. Działaj, a ja sobie popatrzę. To musi być hasło. Chyba naprawdę idziemy do kina. Gotowe, chodźmy. Dobra robota. Spróbuj uruchomić sprzęt kinowy, a ja wybiorę dla nas dobre miejsca. Jasne. To właśnie tam miałem ją zabrać do kina. Jakieś 50 lat temu. Dobra, chodźmy sprawdzić projektor. Tu jest wejście. Okej, to chyba to. Wiesz, jak uruchomić projektor? Zaraz zobaczymy. Patrz, ostatnio grali Bushido 10. Idealnie. Wygląda na straszną szmirę. Vi, jesteśmy w kinie samochodowym. Film tu jest najmniej ważny. Po prostu ma coś lecieć w tle. Krew, flaki, cycki i takie rzeczy. No to Bushido rzeczywiście pasuje. Dobra, Vi, możesz już spadać. Dam sobie radę. Bawcie się dobrze. Zajęłam dla nas najlepsze miejsca. Wskakuj. Sobie wyobrażałaś tę randkę? Zawsze wiedziałam, że sporo musiałoby się zmienić, żebyśmy mogli spędzić jeden normalny wieczór w kinie. Ale na to bym nie wpadła. Możemy udawać, że jest 2015. Dopiero się poznaliśmy i jeszcze nie wiem, jakim jesteś skurwysynem. Ale mnie podoba się ta rok z 2077.
To dużo gorsza wersja. No więc jest 2015. Gdybyś mógł zacząć jeszcze raz, zmieniłbyś coś? Podjąłbyś inne decyzje? Przespałbym się z Kerem. Co? Należało mu się. Zawsze tak się starał. Kurwa, Johnny, pytałam poważnie. Hej, co się dzieje? Nic, po prostu... Miałam dużo czasu na rozmyślania, kiedy cię nie było. Co by było, gdyby i tak dalej. Na pewno o to chodzi. A nie o Graysona i Smashera. Co? Co ma Smasher z tym wspólnego? Mam wrażenie, że tamta sprawa nie daje ci spokoju. Bo nie daje. Jestem wkurwiona i rozczarowana. Ale nie chcę teraz o tym myśleć. Liczy się tylko to, że wróciłem do ciebie. To chyba lepsze od co by było, gdyby. Ale mamy tylko jeden wieczór. To więcej niż się spodziewałem. Rogue, jestem tu w pożyczonym czasie, w pożyczonym ciele. Ale wróciłem. Johnny, nie mogę. To nie jest w porządku. Rozumiem. Nie, nie rozumiesz. Próbowałam udawać, że nic się nie zmieniło, że jestem tą samą Rogue, którą znasz. I nawet na chwilę udało mi się oszukać samą siebie. Wrócę sama. Rogue. Poszło za dobrze? Nie. Mieliśmy spędzić miły wieczór w kinie. Ale coś ją dręczy. I nie chce mi powiedzieć. Coś podejrzewasz? Pamiętasz, jak Grayson dziwnie z nią rozmawiał? Dziwnie to mało powiedziane. Ewidentnie pogrywał z rąk. Ale może jest w tym coś więcej. Muszę nad tym trochę pomyśleć. Ale na razie zawieź mnie do Northoak. To ci pomoże ze sprawą Rogue? Nie. Chodzi o Kerego. Opowiem ci na miejscu. To był naprawdę chujowy film. Kto by pomyślał? Thank you.
będzie okej. No, to po co tu jesteśmy? Z tego, co słyszałem, Kerry ma tu willę. Nieźle się urządził. Gdzie niby słyszałeś coś o Kerrym? Jak to gdzie? Na mieście. W końcu piszą o nim wszystkie brukowce. A tak, ciebie wtedy nie było. Czyli jak miałeś wygodne. I co, chcesz go odwiedzić? Myślę, że to dobry moment. Mam iść do tej jego willi, żebyś mógł się rozejrzeć i skrytykować meble? Wiesz, co o nim pisali? Depresja, próby samobójcze. I co? Martwisz się, że coś sobie zrobi? Kto wie, może mógłbym mu coś doradzić. To znaczy, że chcesz tam iść osobiście. Znowu mam ci oddać kontrolę. Tak. Ostatnim razem nie zrobiłem nic skandalicznego. Wypuść mnie za wzorowe zachowanie. Co to była za próba samobójcza? Totalnie amatorska. Nawet nie załatwił sobie porządnej widowni. Próbował się zastrzelić w swoim pokoju. Jego własny ochroniarz odebrał mu broń, jak dziecku lizaka. To może być zwykła plotka. Pewnie. I chciałbym to sprawdzić. Aha. Najpierw Rogue, teraz Kerry. To kto będzie następny? Nikt. Lista ludzi, których uważam za przyjaciół i którzy, tak się składa, jeszcze żyją, jest dosyć krótka. Dlatego zależy mi, żeby pogadać z Kerrym. Okej. Ale chcę wiedzieć, co dokładnie planujesz. Żadnych wyskoków, obiecuję. Chcę po prostu zobaczyć, co u niego. Jak zamierzasz mu powiedzieć, że to ty? Jeśli on rzeczywiście ma jakieś problemy ze sobą, to może to nie jest najlepszy moment, żeby mu mieszać w głowie. Wi, daj spokój. Kerry zawsze był pojebany. Dlatego tak dobrze się dogadywaliśmy. Nie martw się. Będę improwizować. Na początek spróbujmy dostać się do tej willi. Okej. Powiesz mi, kiedy chcesz przejąć stery.
Co to za pokraki? Mam nadzieję, że było przynajmniej drogie. Coś musi usprawiedliwiać to bezguście. Kolekcja. No dobra, teraz jestem pod wrażeniem. Na kilku z nich sam grałem w czasach samuraja. Ile coś takiego kosztuje? Nie stać nas. To ulubiona gitara Kerego. Co to? Second Conflict. To Kerry zawsze wymyślał te wszystkie kiczowate tytuły. Widzę, że nie wypadł z formy. Okej. Ten nawet ja kojarzę. Teraz się podlizujesz. Never Fade Away. Ten chyba lubię najbardziej. Co to? Nasz stary singiel. Nie mam pojęcia, po co Kerry trzyma tutaj to gówno. Popatrz tylko. Kerry jako piękny motyl wykluwający się z kokonu samuraja. Dobra, taki to mógłbym mieć. Jedyna naprawdę potrzebna rzecz w tym domu. Wygląda na to, że się kąpię. I to sam. Dobrze się składa. Okej. Resztę zostaw mnie. Jakoś go wyciągnę z łazienki. Możesz już wziąć pigułki od Misty. Okej. Od razu lepiej. A teraz sprawdzimy, czy trzyma je tu tylko dla dekoracji, czy da się na tym grać. Everything. Kim ty, kurwa? Graj dalej. Okej. Johnny?
Kerry. Ej. Nie. Nie. Kurwa, to jakiś żart. Czekaj. Co Silverhand powiedział mi przed śmiercią? Sprawdzasz mnie teraz? A może jeszcze ci coś zagrać? Mów. Powiedziałem, żebyś zostawił samuraja i grał po swojemu. Jak widać, miałem rację. Jak zwykle. Czony jebany Silverhand! Co ty tu kurwa robisz? Jak? Niespodzianka. Ty skurwielu! Okej. Rozumiem, że to było nieoczekiwane. Kurwa, wręcz przeciwnie. 50 lat na to czekałem. No, widzę, że sporo się zmieniło. Nowy styl. Ta. A co u ciebie? Kurwa, Johnny. Muszę się napić. Dobra. Chodź. Opowiesz mi, czemu wyglądasz jak jakiś drobny cwaniak z Afterlife. Ma na imię V. Polubiłbyś go. Kurwa, Johnny. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Ładnie tu. Jeszcze nic nie widziałeś. Przeprowadziłem się tu po wydanie 4. płyty. Widać, że dobrze się sprzedajesz. Kurwa, nawet nie zaczynaj, Johnny. Z kim podpisałeś kontrakt? Kurwa, z Arasaką. Rano nagrywam u nich w studio, a wieczorem Yorinobu przychodzi na sąsiedzkiego grilla. A tak naprawdę z kim podpisałeś? Z MSM Records. Też dobra firma. Chodź, siądziemy tutaj i opowiesz mi, co się z tobą działo. Mieszkasz tu całkiem sam? Skąd? Jest jeszcze Ariel, kucharz, ale dzisiaj ma wolne. Miguel. Wiesz... Zresztą, nie twoja sprawa. Siadaj i opowiadaj. To będzie długa historia. No i chuj. Zależy mi, żeby była przede wszystkim smutna. Wiesz, kurewsko smutna. Naprawdę, bo jeśli usłyszę, że przez te wszystkie lata włóczyłeś się z nomadami, albo siedziałeś na orbicie, a teraz wpadłeś tylko, żeby mnie krytykować, to mnie jasny chuj strzeli. Mówię serio. Będzie kurewsko smutno. Kurwa, pamiętasz? To był ten jedyny raz, kiedy Henry przyszedł czysty i trzeźwy. No, grał jak gówno. Ale Denny była zadowolona. No to kto? Louise. Moja była żona. Twoja... Co? Żartujesz? Ile to trwało? Za długo. Ale dobrze na tym wyszło, zapewniam cię. Oddałem jej dom w Tokio, samochody, no i dzieci. No to ty na tym dobrze wyszedłeś. Nigdy nie rozumiałem, co Denny widziała w Henrym. Ona przecież była dość inteligentna. Nawet za bardzo, jak na nasze standardy. Denny zawsze lubiła takich rozczochranych przegrańców i brudasów. Henry, on był idealny. Zaćpany półgłówek. Mogła go ratować w nieskończoność. Dlaczego nigdy nie próbowała ratować mnie? Bo musiałaby się ustawić w kolejce. Teraz mi się wydaje, że to były fajne czasy. Graliśmy w jakichś zawszonych budach, kłóciliśmy się przed każdym koncertem. Sami nie wiedzieliśmy, co chcemy grać. Nigdy nie mieliśmy pieniędzy. Nancy była kontrol freakiem, Henry śmierdział. Ja nosiłem twoje spodnie. Zajebiste czasy. Z twoją depresją to prawda? Nie, kurwa, część strategii promocyjnej. Te próby samobójcze też? Myślisz, że jak strzelisz sobie w łeb, to ci wzrośnie sprzedaż? U ciebie to się nie sprawdziło. Nikt nie pamiętał o samuraju.
A teraz cię skręca z bólu dupy, bo jakoś sobie poradziłem bez ciebie. O kurwa, ale Volta. Masz jakiś kontakt z resztą zespołu? Tylko z Nancy. Teraz nazywa się Beth Isis i pracuje w News 54. Jeśli chcesz, mogę się dowiedzieć, co z Danny i Henrym. Moglibyśmy znowu coś zrobić razem. No wiesz, pograć. Danny powinna dalej grać. Miała talent i była twardzielką. Coś tam wydała ostatnio. Niedawno przeprowadziła się do Norfolk. Mówiłeś, że nie wiesz, co u niej. Nie rozmawiałem z nią. Chyba mnie unika. A wychodzisz czasem z tej willi? Nie. Henry się pewnie zapił. Nie, no wiedziałbym, jakby umarł. Mamy wspólnych znajomych. Parę telefonów i pewnie udałoby się go namierzyć. Nancy to teraz Beth Isis. Ale wymyśliła? To brzmi jak aspirująca stripteaserka w egipskich dekoracjach. Kurwa, szkoda, że umarłeś, bo tak to na pewno spytałaby cię o zdanie. A co tam u niej w ogóle, poza tym, że zmieniła branżę? Mógłbyś sam z nią pogadać. Chcesz reaktywować samuraja? Tylko na jeden koncert. Zagramy w jakieś noże, gdzie nikt się na tym nie pozna. Muszę uważać na swoją reputację. Ale nie będę musiał im wszystkim tłumaczyć, co się stało. Nie, darujmy sobie. To było kurewsko nudne. Biochipy, mroczne plany Arasaki, magiczne pigułki. Kurwa. Powiem, że jesteś moją nową dupą. Dobra, zróbmy to. Kurwa, zajebiście. Zaraz ci prześlę kontakt do Nancy, ja spróbuję ściągnąć Henry'ego i Danny. Jakbyś mnie nie zastał, ustal wszystko z V. Jasne, ale dobrze się dogadujecie. Ostatnio nieszczególnie. Ale on nie bardzo ma wybór. A jak mam? Johnny, w porządku? Nie. Okej. Ty jesteś V. Johnny mówił, że coś takiego może się stać. Dobrze się przynajmniej bawiliście? Oho, wyczuwam wyrzut. Posiedź tu, dopóki nie dojdziesz do siebie. Nikt ci nie będzie przeszkadzał. O co chodzi z tym koncertem? Słyszałeś to? Kiedy pigułki przestają działać, wszystko robi się wyraźniejsze. No więc? Chyba chcesz zobaczyć samuraja na żywo. Taka okazja już się nie powtórzy. A co jeśli skończy się jak z Rogue? Rozczarowaniem. To co innego. Kerry potrzebuje tego koncertu. Okej. Dzwonię do Nancy. Dobra robota. Mm.